No więc, cześć, witajcie, jestem Simon i po raz kolejny spotykamy się w Bastionie. Niestety nie obyło się bez małych problemów technicznych i tym sposobem przepadł mi 9. odcinek Bastiona. Także w tym momencie jesteśmy na odcinku 10. I od razu wam mówię, tak na początku odcinku, w opisie macie linki też do mojego Facebooka, do mojego streamu. Także możecie tam zafollowować, zalajkować. Na pewno na Facebooku dzieje się o wiele więcej jak na samym YouTubie. Bo nieraz też piszę, jak są jakieś ciekawe promocje, czy jak kupię jakąś nową grę. Zresztą pewnie możecie już zobaczyć pierwszy odcinek twierdzy z poprzedniego dnia. Bo wrzucałem go wczoraj. Dzisiaj mamy wtorek. Tak, wtorek. To znaczy w sumie mamy niedzielę, ale wy macie wtorek. Podejrzewam. Macie też tam link do WOTA. Do rejestracji, jeżeli chcielibyście wspomóc w jakimś stopniu mój stream, czy mój w ogóle kanał, to możecie tam się zarejestrować. Ja z tego mam tam jakieś prowizje małe. No a my lecimy po następnego szarda. Jak pamiętacie, w ostatnich odcinkach odszedł od nas Zulf. Tak, Zulf. I przez to, i przy okazji zepsuł nam nasz no ten nasz jakby to nazwać ołtarz do wrzucania tam szardów. To znaczy szardów, wtedy zbieraliśmy jeszcze co innego, teraz już zbieramy szardy właśnie, żeby naprawić. A póki co zobaczymy, co się tu dzieje. Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. O fuck, dobra. Troszkę czasu nie grałem. The skies with ash and the lakes with molten rock. Bo nie grałem cały tydzień. U mnie to tak wygląda, że ja sobie siadam w niedzielę, nagrywam odcinki na cały tydzień i wtedy sobie streamuję. Coś tu spadło na mnie. O fuck. Jakieś kwiatki nowe. Ach, dobra. To ten kwiat wkurzający. No dobra, ramy sobie dadę. Dobra, także kwiatek zniszczony i lecimy dalej. Ogólnie mam taką chęć do nagrywania przez ostatnie kilka dni. Nawet nie miałem czasu, a chciałem usiąść do tego bastiona. Już chcę skończyć tą grę, szczerze. Ale tak na to wychodzi, że cały czas coś mi wypada. Też mam, wiadomo, szkołę. A w szkole troszkę obowiązków jest, no niestety. Fuck. Niestety poprawki i tak dalej. Bo troszkę zawaliłem szkołę w poprzednim półroczu. No i teraz mogę usiąść sobie tylko w niedzielę na spokojnie. Chociaż i tak musiałbym przysiąść troszkę do książek, się pouczyć, ale myślę, że kilka odcinków Bastiona nie zrobi jakiejś różnicy. Dobra. Także lecimy dalej. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. Na pewno z odległości będę te wszystkie kwiatki ciepał. Bo tak z bliskiego tego to średnio to wychodzi. O, cicho, coś tu mamy. Fire Billows. Jakiś miotaczownia? Interesting inventions. O, proszę. Coś nowego. Ale to mi się nie podoba, bo to się ładuje. Żeby to działało cały czas, to było fajnie. A tak to jest średnie takie. Ostatnio na pewno też na wielu streamach możecie mnie zobaczyć, bo sobie nieraz siedzę, coś tam oglądam, jakieś streameksy. Przede wszystkim u Soła, u kogo tam jeszcze możecie mnie zobaczyć. U Disa też. Tam już subskryberem jestem. Subskrybuję chłopaków, troszkę ich tam wspomagam. No i co tu się dzieje? Trzeba się będzie troszkę przemieścić. O, fajne, 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 bo ta broń jest bardzo skuteczna, widzę. Na te ptaszki i na rośliny chyba też. Na pewno coś tam pokombinujemy z tą bronią. O, proszę, jak ładnie. Fuck. O, ta plama. A, tu jest ta roślina. Nie zauważyłem jej. Tak przeszedłem koło niej, jakby nigdy nic. No dobra. Nie jest źle, mamy tych potionów trochę. Jak pamiętacie, w jednym z ostatnich odcinków
Zamieniłem sobie jedne potion, to znaczy dałem sobie nowego tego w distillery. Nowego perka jakby. I dzięki temu mam 5 potionów, a nie tylko 3. Kurde, wbijam się w te kwiatki niepotrzebnie. No i znów jest to, o czym mówię zawsze, że jak nagrywam, to mi się łapa poci. Nie wiem, czemu tak mam. Może wy wiecie. Może coś ze mną jest nie tak. Ale myślę, że seria z Bastionu wam się podoba. No dobra, przestań już strzelać. Teraz cię zjadamy. No, także przeciwko tym kwiatom naprawdę... skuteczne, jak widać. Opłaca się jadać te kwiaty. No. Fajnie padają. No. Pekernest. Czyżbyśmy teraz mieli swojego dzięcioła? No fajnie, fajnie. Memento, patchwork of sticks with a lone egg nestled. Inside. No dobra, zobaczymy jak to tam wyjdzie w bastionie. Oj, widzę, że to działa też na te zamknięte kwiaty. No bardzo fajnie, bardzo. Już mi się ta gra z tym... z tym miotaczem ognia zaczyna podobać. But still we pressed on. Kurde, lata mi po domu mucha i nie mogę się od niej odgonić. A wiecie jak to wkurza tak przy komputerze, jak wam mucha lata? Nie, mam nadzieję, że wiecie. No ja wiem i to dużo razy tak mam. After all, when we look down inside Colford Cauldron. I teraz... dobra. Lecimy po następnego sharda. Zaraz tu gdzieś powinien być. No, strzel. Aj, kurde, nie odbiłem. A mogłem zdodżować. No dobra, tych potionów nie potrzebuję. Ach. Dobra, counterattack. We saw in there the heart of the world. The heart now laid bare by the calamity. No, strzel do mnie, dawaj. O, właśnie. Kolejny counterattack. Teraz chyba będę brał zwiększenie tych counterataków. Już wiem, że tu będzie pełno oczu chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i... oczywiście, że tak. No jakby było inaczej, gdyby tak nie było. Na szczęście ta strzelba moja działa bardzo fajnie na te oczy. Nawet jeżeli są zamknięte, to ona coś tam robi, a jednak to jest AoE, można powiedzieć. No, także jak widzicie, na spokojnie myślałem, że będzie trudniej. A tu, jakoś nam to poszło. Czy mamy iść tu? Oczywiście, że mamy iść tu. O, fuck. No i to nie było przyjemne. Dobra, z ptakiem sobie poradziliśmy. Mamy troszkę tego życia, to skorzystamy. Dobra, Skybridge. O, i fajnie. Chociaż to oczko takie duże troszkę. No dobra, nie no, damy sobie z nim radę bez problemu. No właśnie. Tylko oczywiście już nas gdzieś musiało przerzucić niczym, że będziemy mogli się cofnąć, a nie możemy. Niestety. Fajnie, bo ta strzelba moja ma też odrzucenie. I mogę sobie bez problemu odrzucić przeciwników. No dobra, te ptaki
nie są jakieś problematyczne teraz dla mnie. No i chociaż... A kurde, spadła mi ta potka jedna. Health tonic. O kurde. Jeszcze ja się spieprzyłem na dół. No mogłem to zrobić troszkę inaczej. No dobra. Rozwalimy tego gnoja. Jezu, ile on ma HP. No dobra, no ze strzelby z tej odległości raczej nie ma problemu. Dobra. I teraz w którą stronę? Chyba tutaj. Chyba. Tak. Także na spokojnie. Na spokojnie daliśmy sobie radę. It comes back looking like the inside of a chimney. No właśnie, monument, tak to się nazywa. The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. Dobra, i co tu teraz ulepszyć? Co tu ulepszyć? Foundation. Myślę. Ten arsenał można było. Po co nam to da? Grants access. Potent spirits from the private reserve. Dobra. Ja myślę, damy sobie w arsenał. Ever see a kid with a musket and a fire bellows? Bit of a disturbing sight. A powerful secret skill. Nie, to raczej za jednego skilla tam nie będziemy latali. A ulepszymy sobie distillery. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Blue spirits in the stock. No właśnie, i mamy kolejnego spirita. Chance to carry. Left fit. Tutaj mamy reduced damage from falling. Tu mamy dwa black tonic. Nie, ja z black toników jakoś nie korzystam za dużo. Prof the fit. To mamy. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tonic capacity. Speed while defending. Reduced damage. Chance to carry. Ja myślę, póki co damy te hearty punch. Tak, tak. Hearty punch to będzie na pewno dobry pomysł. Zawsze w dowolnym momencie możemy sobie to zmienić. Dobra, teraz cóż tu nam powie nasz narrator o gnieździe dzięcioła. They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. Jakoś nic specjalnego się nie dowiedzieliśmy. Może zjadł się będzie chciał. No i proszę bardzo. Czyli tak jak myślałem. Mamy ptaka. Ptak sobie lata. Coś może z tym bykiem się da zrobić? A, byk już nic nie robi. No dobra. Także chyba jest, jeszcze zostały nam dwa szardy do zdobycia. Nie, postaram się w tym odcinku jeszcze dosyć szybko to zrobić. I właśnie, pytanie do was. Czy chcecie, abym Proving Grandy też robił na nagraniu, czy zrobił to sobie po nagraniu na spokojnie? Jezu, ta pieprzona mucha. Czy chcecie, żebym to sobie zrobił po nagraniu spokojnie wszystkie te Proving Grandy i wtedy wiadomo, jakieś tam bonusy będą i sobie to omówimy. Także to jest pytanie do was. Piszcie w komentarzach, a my lecimy po kolejnego szarda. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. There's no more mountains now. Nowe rośliny. There's no place left for the beasts of the wild to go. Naprawdę? Nie, no nie wiem, gdzie on nawet jest. So they figure they'll hold out right here on a slab of mountain the calamity forgot. Fuck. Ale to jest pogrzane z roślinami, naprawdę. Jezu, w istnej dżungli mam się tu bić.
wiem, no muszę tak na wyczucie troszkę jechać. Dobrze, bo od przodu zawsze wchodzą krytyki, jak mam te Wear Whisky. O, masakra. No dobra. We only found that little layer because they found themselves a little shard. No póki co to mi się wydaje dziwne bardzo. Nie wiem, czy widzicie, co ja w ogóle postacią robię? Wątpię. Bo ja nawet nie widzę. Dobra. Możemy to jakoś podpalić? Nie. Nie ma jakiegoś... Nie. Dobra. Używam dużo skrótów myślowych w tym momencie. Staram się od tego powstrzymywać, ale... Nie zawsze można. Dobra, więc lecimy do przodu. Tu coś było chyba. A, to jakieś był... Coś, co mnie zraniło. O fuck, no jeszcze jeden. Jeszcze więcej, jeszcze poproszę. Spad, dobrze. Bardzo dobrze. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. Jak tam przejść do tego? No dobra. Kurde, ta broń jest naprawdę świetna przeciwko roślinom. Będę jej używał. Jeżeli będą jakieś tam następne jeszcze levele, to nie wiem, czy będę jej dalej używał, ale póki co jest dobra. Czyżby coś nowego? Golem Mortar. Chyba zdobyliśmy właśnie ostatnią broń. O Jezu, moździerz? Ryle? No dobra. Niezbyt mi to pasuje, ale okej. To naprawdę robi dużo damage'a. Tylko, że jest bardzo wolne. Ale... Myślę... W miarę fajna broń. Cóż tu mamy teraz? Ej, nie trafiłem. O, proszę, jeszcze power shot. Ciekawie. Jak tam się dostać do tych podków? Dobra, trzeba będzie tu strzelić. Dobra, trafiłem. No ten moździerz robi naprawdę duże damage'a. Tylko to jest moździerz, to jest wolno strzela strasznie. Bym wolał coś bardziej szybkostrzelnego. No, ale tu widzę power shoty, bardzo łatwo idzie robić. Mam nadzieję, w miarę szybko mi się uda zdobyć. Ach, nie to. Oj, zasięg się skończył. No szkoda. Ale i tak, to kurczę, to ma naprawdę ładny AOE damage. Tylko, że wolno strzela, nie wiem. Zobaczymy. Będę musiał to sobie przetestować i wtedy. To tak po kilku minutach, no nie idzie powiedzieć, czy broń jest dobra, czy nie. Chociaż może i nie strzela tak wolno, aż... kurde, wpadłem w tą chmurę oczywiście. Jakżeby inaczej, Simon musiał wpaść w górę. O, fuck! No dobra. Okej. Okay. Przeżyłem. Fajnie, bo to strzela... Nawet przez te wszystkie krzaki i tak dalej. Dobra, power shot. I Skybridge. Lecimy dalej. O, już jest shard. Także... Szybko to poszło. Off. Dupę. Ja oczywiście nie mam swojej broni, tak? Nie zapomnijmy o tym. No, coś tego nie widzę póki co. Już ledwo żyję.
You don't need to keep tangling with all those things. Kurde. Arena tak duża, wow, wow. No nie pomagają mi tu. Aha, dobra, mogę tam wbić się po prostu. He's done what's best for him, don't you? Ja myślałem, że tu kurde muszę z nimi walczyć, a mogę uciec po prostu. Fuh. No ta walka byłaby przegrana chyba. Chyba by była przegrana. Ale dzięki temu mamy kolejnego Sharda. Także Monuments. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it though. I chyba zostanie nam jeszcze jeden Shard. Teraz tak. Idus. No dobra, damy sobie Shrine'a. Seems the gods recommended this place. Zobaczmy, co nam to dało. Deflect attacks. To jest chyba tylko dla naszych sojuszników ogólnie, tak mi się wydaje. No nie wiem, ja bym bez nich w ogóle grał, ale... Okej. Nie, niepotrzebne mi są te... Niepotrzebni mi są ci sojusznicy. Nie, chyba że ja coś źle może robię. Możecie powiedzieć. I nie wiem, czy tu za 5 shardów nie było czegoś w memoriale. Twenty Falls. No właśnie, tu za Provin Grandy widzicie jest nagroda 5000. To jest gain acquired number of mementos. No, tu troszkę jest tych achievementów do podblokowywania. Defeat required number. Także brakuje nam jeszcze jednego rodzaju bestii, też dostaniemy 1000. Defeat 10 or more. Falls in a single well. Place it shot. Use forge to upgrade several weapons to third level. No, także na pewno to sobie porobimy w przyszłych odcinkach. No i piszcie, czy chcecie właśnie odcinek z tych wszystkich Provin Grandów, czy mam to zrobić bez nagrywania. Bo bez nagrywania na pewno mi będzie łatwiej przy 60 FPS, a wiadomo, dynamika gry jest troszkę inna. A ja się z wami w tym momencie żegnam, także jeszcze raz wam mówię. Wszystkie linki macie w opisie do mojego Facebooka, Twitcha, YouTube'a też. I do WOTA, jeżeli chcecie, to możecie się zarejestrować. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, rejestrujcie się, komentujcie. A ja się z wami żegnam. Cześć!